Dzisiaj zaczniemy drugą lekcję, poświęconą Juliuszowi Słowackiemu. Ostatnio zrobiliśmy sobie hymn i testament mój. A teraz będzie ułamek z greckiej podróży, Gropa Gamemnona. To jest fragment poematu, podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, a właściwie jego ósma pieśń. I Słowacki to pisze w Paryżu w 1839 roku i rok później dodaje do, do dramatu Lila Veneda. Słowacki podróżuje w latach 1836 37 przez Włochy, Grecję, Egipt i, i kraje Bliskiego Wschodu. Później wam dołączę mapkę, ile on tam zjechał. I kiedy był w okolicach Myken w Grecji, zwiedził miejsce, które jest nazywane grobem Agamemnona albo skarcem Atreusza. I, I to tam napisze ten dzisiejszy poemat. To jest ważny głos w sprawie Polski i Polaków, bo tak jak już mówiłam, mówiąc współczesnym językiem, on nas disuje. Patriotyzm tak, i romantyzm tak, ale tylko w wydaniu Mickiewicza. U Mickiewicza mamy Polskę Chrystusem Narodów, a słowacki będzie ciągle y, krytykował y, tę postawę Mickiewicza, i oczywiście tak, będzie. Walczył za Polskę, ale będzie mówił o tym, że nie można walczyć kosztem życia. To po pierwsze. Zwłaszcza młodych ludzi, którzy są nieprzygotowani do walki zbrojnej. O tym będzie w Kordianie mówił. A dzisiaj w grobie Agamemnona powie, jakie są wady narodowe Polaków. Bo Słowacki jest tego młodszego pokolenia. I tak jak czytaliśmy sobie na początku Odedora radości Schillera, to widzieliśmy, że. Romantyzm ma być taką epoką wspólnoty, a jednocześnie, żeby każdy naród dbał o swoją kulturę, o swoją tradycję, czyli miała to być też taka epoka dopasowana do danego kraju, poruszająca myśli, uczucia, pasujące do mieszkańców danego kraju, nawet jeżeli tego kraju nie ma. I słowacki już wyrasta w takim czasie, że może zobaczyć, jakie. Są złe skutki takiego myślenia, jakie mamy też wady narodowe, i o tym będzie mówił. Pamiętajcie, grup Agamemnona jest to fragment podróży do Ziemi Świętej z Neapolu. Utwór wierszowany, fabularny, o fragmentarycznej budowie o tych fragmentach romantycznych już sobie mówiliśmy przy Krasińskim. Po prostu jest moda na to, żeby wymykać się jakikolwiek schematom tworzonych przez klasyków. Tak dlatego rozwija się tutaj też gatunek fragmentu, i ten fragment będzie się pojawiał też w poematach. Czyli po prostu mam poeta zryw, pisze jakiś fragment tekstu, często bez początku czy bez końca, który jest po prostu dobry, zawiera najważniejsza jest w nim ta myśl, i on go już nie ma obowiązku kończyć. Tak kordian będzie pierwszą częścią trylogii, a kolejne części trylogii już nie powstaną. I w tym grobie Agamemnona będą liczne dygresje. Dygresje to są takie wtrącenia, które gdzieś są tam obok tematu, skojarzyły się autorowi. I to ma wielki związek z ironią romantyczną. Te dygresje najpiękniejsze, moim zdaniem, są w Beniowskim, kolejnym dziele Juliusza Słowackiego, w którym on będzie mówił, tak jakby autor wychylał się z dzieła. I mówi do czytelników kurczę nie jestem w stanie znaleźć odpowiedniego rymu. Chciałbym, żeby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa. I znowu będzie wracał do historii. I za chwilę znowu z niej wyjdzie i będzie mówił o tym, jakie ma trudności z pisaniem, albo coś, się, coś się akurat dzieje. Chce coś, coś mu się skojarzyło. I znowu będzie wracał do historii. Um. I tutaj tymi dygresjami będzie np. dygresja o poezji Homera, jak ją Słowacki ceni, i Homera jako twórcę. I dygresją będzie też ocena Polaków w odniesieniu do dziejów starożytnej Grecji. Podmiot liryczny to będzie poeta, który krytykuje hmm, historię Polski, właśnie krytycznie ją ocenia, hmm, i jest jednocześnie podróżnikiem, który poznaje zabytki Grecji. I tak ten podmiot liryczny można utożsamić z autorem. Można mówić, że właśnie oni są tożsami. Do kogo jest to skierowane? Mamy liczne apostrofy do Polski, do rodu Atrydów oraz do Muzy. I to będzie taki bolesny rozrachunek z polską historią i rolą poezji w życiu zniewolonego narodu. Emocjonalny monolog właściwie. Poety, który jest prowadzony na zasadzie kolejnych skojarzeń. Będzie tutaj forma wyznania, refleksji historycznej, a także forma opisu. I on się będzie składał z dwóch części kompozycyjnych. Jedna będzie taką refleksją osobistą, związaną z miejscem, a druga to będą polityczne rozważania na temat sytuacji Polski. Wysłałam wam tekst, już go możemy sobie czytać. Ja go sobie przeczy pozwolę przeczytać, ale będę komentowała po strofie. Od razu. Niech fantastycznie lutnia nastrojona wturuje myśli posępnej i ciemnej, bo moto wstąpił w grób Agamemnona i siedział cichy w kopule podziemnej, co trydów zwalana okrutną, serce zasnęło, lecz śni. Jak mi smutno. I tutaj mamy podmiot liryczny, który jest mm, podróżnikiem, i znalazł się w tym grobie, wszedł do niego. I wspomina, że to jest grób wielkiego wodza, i tu wszędzie jest przelana krew Atrydów. Atrydzi to są potomkowie Atreusza, należą do nich Aga Agamemnon, Menelaos, czyli ten mąż Heleny Trojańskiej. To jest ród przeklęty z powodu bratobójstwa. Tam Atreusz i Tiestes na swym przyrodnim bracie Chryzypie. Tego dokonali i właściwie ta ich historia z, to jest najokrutniejsza zbrodnia popełniana w łonie rodziny. Atreusz, będąc królem Myken, zemścił się na Tiestesie za uwięzienie żony. Podał mu w czasie uczty potrawę przygotowaną z ciał jego synów i sam zginął za to z ręki brata zamordowanych dzieci. E, 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 Egista Czyli już widzimy, że ten słowacki ma bardzo dużą wiedzę na temat starożytności. I mówi o tym, że tutaj jest pochowany ten wspaniały wódz, jego serce zasnęło, śni, a jemu jest smutno. Idziemy dalej. O, jak daleko brzmi ta harfa złota, której mi tylko echo wiecznie słychać. Druidyczna to z wielka grota, gdzie wiatr przychodzi po szczelinie, wzdychać i ma elektry głos. Tabieli płótno i odzywa się z laurów. Jak mi smutno. I tutaj mamy niczym refren powtarzany, to jak mi smutno. Mieliśmy już o lutni, było też o harfie złotej tak to są symbole poezji, i to echo wieczny, i wiatr śpiewa historię tego ludu. Druidyczna grota, czyli druidiki to kapłani celtycy. E, e, oni sprawują taką rolę magów, ale i sędziów. I magłos z Elektry. To elektra była córką Agamemnona i Klitaj Mestry. E, właściwie ona pojawiła się w kulturze antycznej, dopiero w dramatach e, tragików, takich jak Sofokles. E, mm, Podobno była źle nastawiona ze swojej matki, Klitajmestry i, i jej kochanka Egista, i wzięła udział w zemście za zamordowanie ojca Agamemnona, i popadła w szaleństwo z powodu wyrzutów sumienia. I te laury to są też laury zwycięstwa, laur poetycki, który wieńczy głowę, i jej głos tej elektry mówi teraz, jak mi smutno. Czyli ta elektra i podmiot liryczny mówią to samo po kamieniach z pracowną arachną kłóci się wietrzyk i rwie jej przedziwo. Tu cząbry smutne gór spalonych pachną, tu wiatr, obieguszy góry, ruin siwą, napada nasion kwiatów, a te puchy chodzą i w grobie latają jak duchy. Tutaj właściwie mamy opis sytuacji, w jakiej on się znajduje. Siedzi w tej grocie, wpada, e, wpada wietrzyk, tu po kamieniach z pracowną arachną kłóci się wietrzyk. Arachna, dobrze o tym wiecie, powinna wam się kojarzyć z arachnofobią. To jest, arachna była tkaczką i Atena się na nią zezłościła, i zniszczyła jej misterną pracę i arachnę powiesiła się z rozpaczy, a Atena zamieniła ją w pająka, a jej sznur w pajęczą nić. Tak Gdy mamy arachnofobię. Więc siedzimy w tej od razu widzimy jak wiele skojarzeń ma ten podmiot liryczny siedzi sobie w grocie która jest grobem nie wiem czy kiedyś byliście tam i wpada wieczyk i poruszają się wszystkie pajęczyny tu cząbry smutne gór spalonych pachną cząber to jest przyprawa czyli on mówi oddziałuje tutaj ta przestrzeń na jego zmysły czuje lekki powiek wiatru widzi jak się poruszają pajęczyny czuje zapach ziół te, I ten wiatr porusza te wszystkie nasiona kwiatów, także one się turlają, tak jak jeżeli macie zwierzęta, to wiecie, jak się turlają koty po podłodze, i często można je spotkać za jakimś meblem. To właśnie w ten sposób się turlają jakieś te resztki kwiatów i nasiona. I on mówi, że te puchy chodzą i w grobie latają jak duchy. I mu się to kojarzą, te koty takie, co są, są niczym na podłodze, kojarzą mu się z duchami. I jakby to miejsce dla niego jest przysiągnięte historią. I dalej będzie odwołał się do innych zmysłów. Opisuje nam dokładnie tę sytuację liryczną, w jakiej się znalazł. Tu świerszcze polne pomiędzy kamienie, przed nagrobowym pochowane słońcem, jakby mi chciały nakazać milczenie, sykają. Strasznym jest rapsodu końcem owe sykanie, co się w grobach słyszy. Jest objawieniem, jest i pieśnią ciszy. Teraz odwołuje się do dźwięków. Jest to kompletna cisza. Ale nie istnieje kompletna cisza w przyrodzie. Bo wtedy, kiedy jest cisza, to słychać świerszcze. I dla niego jest to rapsod. Rapsod to jest taka pieśń ku chwale bohaterów. I te rapsody są też częścią Epopei, czyli dla niego tymi śpiewakami, grajkami, którzy opisują historię, jaka tutaj przed wiekami zaszła. Są właśnie te świerszcze. Oni są strażnikami historii. O, cichy jestem jak wy, o atrydzi, tutaj mamy apostrofę, których popioły śpią pod świerczów strażą. Ani mnie teraz moja małość wstydzi, ani się myśli tak jak orły ważą. Głęboko jestem pokorny i cichy, tu, w tym grobowcu, sławy, zbrodni, pychy. Pięknie. Tu podmiot liryczny mówi, że... Jest wśród wielkich wojowników, których strzeże armia świerszczy, i jest pokorny wobec ich wielkości. Tych wojowników, którzy są pochowani w grobie. I ten wers y, 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 istnieje w kulturze właśnie jako takie skrzydlate słowa. Bardzo często się go cytuje: Głęboko jestem pokorny i cichy, tu w tym grobowcu sławy, zbrodni, pychy. Nad drzwiami grobu na granitu zrębie wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni. Posadziły go wróble lub gołębie i listkami się czarnymi zieleni. I słońca w ciemnym grobowiec nie opuszcza, zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza. Czyli on mówi o tym, że widzi trójkątny, w trójkącie z kamieni małe drzewko i mówi, że pewnie to ziarno tutaj zostawiły jakieś ptaki. I odwołuj się też do kolorów. Tak, mówisz, że to jest czarny, niemalże w tej ciemności, w tym grobowcu. I co on robi? Zrywa ten liść jeden. Nie bronił mi go żaden duch ni mara, ani w gałązkach jęknęło widziadło. Tylko się słońcu stała większa szpara, i wbiegło złote, i do nóg mi padło. Zrazu myślałem, że ten, co się wdziera, brzask, była struna to z harfy Homera. Czyli jak jest tam w tej ciemności i zrywa ten jeden listek, to robi się szpara w tych krzakach yy, i wpada słońce. I to słońce, ta smuga yy, światła przypomina mu strunę. A jak już struna, to mu się kojarzy to z harfą. A jak harfa, lira, lutnia, to co są instrumenty poetów. Więc on od razu pomyślał, że skoro nikomu nie bronił, zerwania tego liścia, to on w tym momencie widzi, yy, 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 że niemalże jakby tutaj grał sam Homer, legendarny poeta. I co mówi nasz podmiot liryczny, który jest poetą i podróżnikiem? I wyciągnąłem rękę na ciemności, by ją ułowić i napiąć i drżącą przymusić do łez i śpiewu i złości nad wielkim niczem grobów i milczącą garsko popiołów. Ale w moim ręku ta struna drgnęła i pękła bez jęku. Czyli on mówi, że chciałby tak wyzwolić sobie duszę poetycką, chciałby się bardziej jeszcze wzruszyć, bardziej odczuć to miejsce, oddać się temu nastrojowi, ale co się dzieje? Zamiast płakać, poczuł wenę. Ta struna światła niemalże drgnęła w nim, jakby on był samotą harfą, bo on jest poetą. I ta struna drgnęła. I pękła bez jęku. Co to znaczy, on nam za chwilę wyjaśni. Mówi teraz, tu już mamy taką refleksję osobistą. Tak więc to los mój, na grobowcach siadać i szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych. To los mój, cenne królestwa posiadać, nie ma mieć harfy i słuchaczów głuchych albo umarłych. I tak pełny wstrętu na koń. Chce słońca i wichru tętentu. Tu już widzimy, że on się zrywa. Mówi, że jego losem jest na grobowcach siadać, czyli opisywać historię tych, co byli wcześniej, by sam z siebie niewiele jest w stanie wyzwolić. Więc on posiada tylko senne królestwa i ma niemą harfę, a słuchaczów głuchych. Kim jest głuchy słuchacz? Hm. Może yy, to jest rozczarowanie i bunt. Poety, który mówi, że nie ma kto go słuchać, albo jego słuchacze są niegotowi, albo jego słuchaczami jedynie są martwi. A on by chciał tak zerwać się, skoczyć na konia i oddać się symbolicznej jeździe po słowach. Chce mu się słońce i vikruj ten, tętuję, chce się elan vital tej weny, i mówi dalej: Na koń! Tu łożem suchego potoku, gdzie zamiast wody płynie laur różowy, ze łzą i z wielką błyskawicą wokół, jakby miał wiker gnał błyskawicowy leceł, a koń się na powietrzu kładzie, jeśli napotka grup rycerzy, padnie. Czyli on skakuje na tego konia. To jest takie nazwanie tego początku e, jego pisania, jego weny, że on ją chce sobie wyzwolić i ma świadomość jednak, że przy grobie wielkich rycerzy, ten jego kończy, ta jego twórczość, ta jego wena, straci moc, bo on jest mały, on jest pokorny. Na termopilach? Nie. Na cheronei. Trzeba się znowu załamać koniowi, bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei dla małowiernych serc, podobny snowi. Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy, to tej mogiły, co równa jest naszej. Pyta o termopile. A pamiętacie, co się działo w termopilach? Z Xerxesem i Leonidasem. A może Heronei? Heronea to jest takie miasto w starożytnej baocji i yy, 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 tam yy, Filip Macedoński zadał klęskę yy, Atenom i Tebańczykom. Czyli on tutaj mówi o wielkich wojownikach, i w obliczu tych wielkich wyzwań, to wyzwanie poetyckie nie ma znaczenia. Dlaczego on jest słaby? Bo jest z kraju, gdzie widmo nadziei dla małowiernych serc, podobne snowi. Co to ma oznaczać? Bo jestem z kraju, gdzie już dawno straciliśmy nadzieję, a wyzwolenie jest jedynie Snem, marzeniem sennym, w tym sensie tutaj. Więc jeśli mój koń w biegu się przestraszy, to tej mogiły, co równe jest nasze. I teraz dochodzi do porównania mogiły bohaterów, tego, że oni są już nimi, z Polakami, którzy są za życia umarli. Bo Polska jest też trumną, też jest grobem. I teraz widzicie, przechodzimy ze starożytności, do czasów, w których żyje Słowacki i on będzie dokonywał teraz krytycznej oceny tej sytuacji historycznej i swojego narodu. Mówi, że my jesteśmy grobem. Mnie od mogiły termopilskiej gotów odgonić legion umarłych Spartanów, bo jestem z kraju smutnego i lotów, z kraju, gdzie rozpacz nie sypie kurhanów, z kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. Jest go w stanie, odcią on spodziewa się tego, że może zostać wygnany z tego grobu, bo nie zasługuje na to, żeby tam być. Nie zasługuje, bo jest z kraju smutnego ilotów. Iloci to niewolnicy. Czyli ci rycerze mają go prawo z, jego, z tego grobowca wygonić, bo on jest z rodu niewolników. Z kraju, gdzie rozpacz nie sypie kurchanów, Kurhany to były groby, takie na przykład w Lesie, miejsca spoczynku e, tych, którzy tam umarli. Czyli w naszym kraju, mówi słowacki, w kraju niewolników nikt już nie sypie grobowców, wszyscy i tak jesteśmy martwi. I w kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych staje smutny pół. Rycerzy żywych, że czasami wolelibyśmy już umrzeć, niż trwać i mieć świadomość tej przegranej. A z drugiej strony polscy rycerze nadal żyją i niby mają się dobrze, chociaż ojczyzna przestała istnieć na mapach. Właściwie to jest powód do wstydu, zwłaszcza jeżeli porówna się liczebność Spartan i Polaków. Na Termopilach ja się nie odważę osadzić konia w wąwozowym szlaku, bo tam być muszą tak patrzące twarze, że serce skruszy wstyd w każdym Polaku. Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem, nie pierwej skonam, niż tam iść z łańcuchem. On czuje wielki wstyd. Wielki wstyd, że jest tutaj w miejscu co tak wielcy wojownicy, a on jest Polakiem. Jak on może im spojrzeć w twarz, jakich było tak mało i walczyli o wolność? A my co? Żyjemy sobie w grobie i co więcej, zaczynamy się w nim urządzać. I on mówi: Wolałbym skonać, niż być w tym miejscu, gdzie są wie groby wielkich wojowników i rycerzy o wolność, niż pójść tam z łańcuchem, czyli jako niewolnik. Na Termopilach. Jaką bym zdał sprawę, gdyby stanęli męże nad mogiłą i pokazawszy mi swe piersi krwawe, potem spytali wręcz, wielu was było? Zapomnij, że jest długi wieków przedział, gdyby spytali tak, cóż bym powiedział? On tutaj mówi, no i co by odpowiedział, jakby się duchy obudziły? Jakby go spytały, jak ciężko wam się walczy? Nie miałby co powiedzieć, bo to wstyd. Na Termopilach bez złotego pasa, bez czerwonego leży trup kontusza. Ale jest nagi trup Leonidasa, jest w marmurowych kształtach piękna dusza, i długo płakał lud takiej ofiary, ognia wonnego i rozbitej czary. Tutaj mamy odwołania do mm, oczywiście Sarmacji, do szlachty polskiej, bo on mówi, że tam nikt, żaden wojownik nie stroi się w czerwony kontusz. Nie ma złotego pasa, das to jest nagi trup, ale marmurowy niemalże, to jest piękna dusza i lud długo płakał po nim. I teraz mamy apostrofę do Polski. O Polsko, póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, póty kat będzie rąbał twoje cielsko puty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, puty mieć będziesz hienę na sobie i grób i oczy otworzone w grobie. Świetnie, to też jest bardzo znane Szklat, szkl, skrzydlate słowo. Polska ma duszę anielską, ale więzi ją w czerepie rubasznym. To jest właściwie taka metafora, aluzja do tego, jak szlachta żyła tak prostacko, swobodnie. Niepoważnie. Myślała tylko o sobie. Czyli my mamy potencjał według niego, bo mamy duszę anielską, ale ją umieściliśmy w czerepie robasznym. I dlatego Kat rąbie nasze cielsko. Tutaj mamy personifikację Polski. Ona jest porąbanym po prostu zwłokami. I ona dlatego nigdy nie będzie straszna. Po tym mieć będziesz hienę na sobie, a co robi hiena, żywi się padliną czyli Polska jest truchłem i żywi się nią zaborca, czyli żre padlinę. I jeszcze jesteśmy w grobie i mamy otwarte oczy. Zróć do ostatka te płachty ohydne, te udejaniry palącą koszule, a wstań jak wielkie posągi bezwstydne naga w tyksowym wykąpana mule. Nowa, na gościu żelazną bezczelna, nie zawstydzona niczem nieśmiertelna. On każe zrzucić te płachty ohydne i tutaj mamy znowu odwołanie do starożytności, do sukni Dejaniry. Dejanira była żoną Herkulesa, tam centaur chciał ją zgwałcić, udało się go zabić, ale powiedział, że ma dla niej prezent, wystarczy, że ona zamoczy Tunikę swojego męża w krwi tego centaura. I to zapewni jej miłość męża. No i ona to zrobiła. A kiedy. No i generalnie wiemy, wiecie dalej, że Herkules cierpi w męczarniach. I tutaj tą koszulą Dejaniry ma być ten czary probaszny, czyli cała spuścizna sarmatyzmu. Bo przez nią Polacy nie są zdolni do odpowiedzialnego i honorowego zrywu narodowego, a właściwie tylko się boją, bawią w wojaczkę. To jest zabawa i przez to tylu z nich umiera. I dlatego zrzućmy cały z siebie sarmatyzm. Dalej mamy Polskę teraz jako kobietę. Ona ma być naga i w Styksowym wykąpana mule. Mół rzeki Styks. Wiecie, że Styks jest jedną z rzek Hadesu. I to przez ten Styks Haron przewoził zmarłych. I wody to są wody śmierci, ale skąpanie się w nich Czyni ciało odpornym na, jakie wszystkie, na jakiekolwiek rany. To jest taki sposób zabezpieczenia. Tak matka Hilesa go uchroniła. Tak, czyli to mamy zrzucić z siebie suknie, te wszystkie y, y, symbole y, y, bogactwa i wziąć się w końcu za prawdziwą, odważną walkę, a nie zabawę. Mamy wstąpić nad styks. I być na gością żelazną bezczelni. Wtedy będziemy nieśmiertelni. Nie ku północy z cichej się mogiły podniesie naród i ludy przelęknie że taki wielki posąg z jednej bryły. A tak hartowny, że w gromach nie pęknie, ale z piorunów ma ręce i wieniec, gardzący śmiercią wzrok życia rumieniec. Tak czyli wtedy tacy powstaniemy, chętni do życia. Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą. Pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo w sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny. Mówię, bom smutny i sam pełen winy. To jest naprawdę bardzo mocne. I te strofy zapamiętajcie. Odwołuje się bezpośrednio do Polski i mówi, że Polska jest jak taka stroka. Bardzo łatwo jest nas przekupić. Błyskotkami nas łudzą. Jesteśmy pawiem narodów, czyli można powiedzieć, że tak się bardzo stroimy, e, widać nas, ale jednocześnie jesteśmy też papugą. Nasze społeczeństwo jest pełne megalomanii i pasuje, panuje u nas moda na cudzoziemszczyznę i snobizm. I według podmiotu lirycznego. Te właśnie wady doprowadziły do upadku kraju, bo teraz jesteśmy służebnicą cudzą, czyli niewolnicą. To jest naprawdę bolesna prawda, bo on mówi, że jest mu bardzo smutno i sam jest pełen winy. Też jest Polakiem, też tak żył. I teraz w tym grobie dopiero ma moment, że może się nad tym zastanowić. Tak, pamiętajcie, Pawiem Narodów, czyli ciągle wystrojony, ale i Papuga, Papuga wszystko powtarza. Czyli my nie mamy żadnego indywidualizmu. Teraz jesteśmy niewolnikami służebnica cudza, to nawet wręcz prostytutka, która się sprzedaje. I jest mu bardzo, bardzo smutno. Chociaż wie, że to, co tak strasznie właśnie powiedział, nie zostanie w pamięci na długo, no bo. W naszym kraju ludzie się nie poświęcają zbytnią myślą. Myśl nie trwa nawet godziny. Jest smutny, bo sam do tej pory się nad tym nie zastanawiał. Przeklnij, lecz ciebie przepędzi ma dusza, jak eumenida przez wężowe rózgi. Boś ty, jedyny syn prometeusza, sęp ci wyjada nie serce, lecz mózgi. Choć muzę moją w twojej krwi zaszargam, sięgnę do wnętrza trzew, twych trzew. I zatargam. Czyli mówię, trzeba przekląć. Przepędzi ją jego dusza jak Eumenida. Eumenida to inaczej Erynia. Wysłanniczka Fatum, mścicielka. Jedyny syn Prometeusza. Wiecie, co zrobił Prometeusz i czym jest mit prometejski. Wykradł ogień z Olimpu i dał go ludziom, za co został yy, przykuty do skały na Kaukazie. Gdzie mu wciąż, tutaj w różnych wersjach, sęp, orzeł wyjada wątrobę albo serce, które odrasta i on nieustannie cierpi. Więc jedyny syn Prometeusza, tylko że u nas nie zabierają nam serca, bo my czujemy, zabierają nam rozum. Ten sęp wyjada nam codziennie nie czucie, lecz myślenie. Sęp ci wyjada nie serce, lecz mózgi, choć muzę moją w twojej krwi zaszargam sięgnę do wnętrza czy trzewi i zatargam, on chce targać to Polską, tak, sięgnąć ręką, chwycić za wnętrzności i potrząsnąć, dlatego on to pisze. I dalej, szczeknij z boleści i przeklinaj syna, lecz wiedz, że ręka przeklęta wyciągnięta nade mną, zwinie się w łęk jak gadzina i z ramion ci się odkruszy zaschnięta, i w proch ją czarne szatany rozchwycą, bo nie masz władzy przekląć, niewolnico. To jest, słuchajcie, bardzo mocne. Ręka przetlec, zwinie się jak gad i z ramion ci się odkruszy zeschnięta. Tak dawno była nie używana. Tych gadzina tutaj to też może być wąż. I w prochu ją czarne szatany rozchwycą, bo co z tego, że on zwyzywał, co z tego, że on zawsze potał wnętrznościami, że poruszył, że mówił tak bluźniercze słowa? On wie, że on nie będzie za nie ukarany, bo walczy o świętą sprawę, o wolność ojczyzny, ale też ma świadomość, że niewolnicy nie mają żadnych praw. Więc nic, nikt tutaj nic nie zrobi. Nie ma żadnego wpływu. To tyle. Mamy motyw poezji i poety, rozważania temat historii, ojczyzny, walki, śmierci, patriotyzmu, niewoli. Jest duże oskarżenie e, kierowane do szlachty i ich i, 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 i sarmackich cech. No i jeszcze mamy Taki słynny topos ojczyzny, matki, ojczyzny kobiety. Tylko on tutaj każe tej kobiecie być nagiej, bo to oznacza wtedy, że jest naprawdę silna, że nie potrzebuje żadnych, żadnego ozdabiania się, które miałoby tylko udawać, że jest jakoś znacząca. W tym tekście on rozważa zarówno wartość i rolę poezji, jak i patriotyzm. No i pamiętajcie o tych wszystkich. Bardzo mocnych określeniach kierowanych do Polski. Paw narodów, papuga, niewolnica służebnica. Sęp wyjada jej nie serce, lecz mózg. Jest śmiertelna i, i tylko bawi się w wojaczkę. Więc tutaj mogliście zobaczyć ten grupa Gamemnona. Teraz chciałabym, żebyście powiedzieli, co o tym sądzicie. Jak czytacie wy ten tekst. To jakie podsumowanie. Z waszych rozmów jest takie, że właściwie nie widzicie tutaj takiej bezpodstawnej krytyki i krytyki dla samej krytyki, tylko że to jest patriotyzm, że on wskazuje, że trzeba pokazać błędy, żeby można było coś zmienić. On jest sam smutny, bo sam jest pełen winy i bardzo by chciał poruszyć tymi trzewiami, wnętrznościami. Mam nadzieję, że w końcu ktoś go wysłucha. Teraz ja troszeczkę. Inne teksty, w innym nurcie. Zaraz dojdziemy do niego. Rozłączenie. Rozłączeni, lecz jedno o drugim pamięta. Pomiędzy nami lata, biały gołąb w smutku i nosi ciągłe wieści. Wiem, kiedy w ogródku, wiem, kiedy płaczesz w cichej komnacie zamknięta. Wiem, o jakiej godzinie wraca bólu fala. Wiem, jaka ci rozmowa ludzi łzeł wyciska. Tyś mi widna jak gwiazda, co się tam zapala i uzeł różową leje i skrą siną błyska. Choć mi teraz ciebie oczyma nie dostać, znając twój dom i drzewa ogrodu i kwiaty, wiem, gdzie malować myślą twe oczy i postać, między jakimi drzewy szukać białej szaty. Ale ty próżno będziesz krajobrazy tworzyć, osrebrzać jej księżycem i promienić świtem. Nie wiesz, że trzeba niebo zwalić i położyć pod oknami i nazwać jeziora błękitem. Po tym jezioro z niebem dzielić na połowę, w dzień zasłoną gór jasnych, w nocy skał szafirem. Nie wiesz, jak włosem deszczu skałą wieńczyć głowę, jakie widzieć w księżycu określony kirem. Nie wiesz, nad jaką górą wschodzi ta perełka, którą wybrał dla ciebie za gwiazdeczkę stróża? Nie wiesz, że gdzieś daleko aż u gór podnóża za jeziorem. Dojrzałem dwa z okien światełka. Przywykłem do nich. Kocham te gwiazdy jeziora, ciemnym mgło oddalenia od gwiazd nieba krwawsze. Dzisiaj widzę, widziałem zapalone wczoraj. Zawsze mi świecą, smutno i blado, lecz zawsze. A ty, wiecznie zagasłaś nad biednym tułaczem. Lecz choć się nigdy, nigdzie połączyć nie mamy, zamilkniemy na chwilę i znów się wołamy, jak dwa smutne słowiki. To się wabił, płaczem nad jeziorem Leman dnia 20 lipca 1835. I co wy powiecie na ten wiersz? O czym on dla was jest? Tak, mamy tutaj, jak mówicie, jakiś marzycielski, właściwie refleksyjny ton. To jest przykład liryki bezpośredniej. Widzimy, że ten podmiot liryczny jest bardzo wzruszony tym, co widzi. A co on widzi? Widzi piękną przyrodę. Obserwuje piękną, piękne Alpy i mówi o tym rozłączeniu. Ten, ten zachwyt przyrodą pokazuje mu, że zaraz, zaraz, ale ja sam tu jestem. I te uczucia ze świata zewnętrznego przenosi na świat wewnętrzny. I maruje nam krajobraz, który jest krajobrazem samotności. To jest jego dramat samotności. I cały czas wyobraża sobie tego kogoś, tę adresatkę e, tekstu e, i opowiada o tym, jak wygląda ten krajobraz alpejski w dzień, w noc, w promieniach poranka, w strugach deszczu czy w świetle księżyca. Czyli on tutaj maluje obraz niemalże. I po co to robi? Po to, żeby zwrócić się. Tak jak tutaj temat nam dobrze gra z tym wierszem, do tej adresatki. Oni są rozłączeni, są w pięknym miejscu, ale nie są razem. I teraz pytanie, kim może być ta adresatka? Są różne sugestie. E, dokładnie m, pamiętam trzy hipotezy. E, jedna z nich do mnie najbardziej przemawia, ale to zostawię dla siebie. Jedni mówią, że to jest wiersz skierowany do Marii Wodzińskiej, która często towarzyszyła Słowackiemu w trakcie różnych górskich wycieczek. Inni twierdzą, że to jest wiersz dedykowany matce Salomei Beki, bo on miał z nią wielki, emocjonalny, silny związek. Świadczy o tym chociażby to, że cały Tom zajmuje listy do niej. Jeszcze innym pomysłem jest to, że jemu jest tutaj dobrze. Ale jej nie ma. I to jej to ojczyzna. Oni są rozłączeni. On by chciał z nią to przeżywać, ale nieważne, czy widzi piękne rzeczy, czy nie, czuje wielki dramat samotności. To są rozłączeni. Więc tutaj też może dochodzi do jakiejś personifikacji ojczyzny tylko adresatki. A może ona jest po prostu jego kochanką, z którą się nie może widzieć. A może tą kochanką jest właśnie ta ojczyzna. Tu sobie musimy zrobić przestrzeń na interpretację. I jeszcze jeden uroczy wiersz, który bardzo dobrze znacie od podstawówki. W pamiętniku Zofii Pobrówny. Jest po prostu piękny, uroczy. Pokazuje też inny, inny sposób e, e, wyrażania się poetyckiego, słowackiego. Dlatego chciałabym, żebyśmy go przeczytali. Niechaj mi Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi. Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci całe poemata składać. Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną. Dzisiaj daleko pojechałem w gości I dalej miał los nieszczęśliwy goni Przywieź mi, Zośko, tych gwiazd światłości Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni Bo mi naprawdę odmłodnić potrzeba Wróć mi więc z kraju taką, jakby z nieba 13 marca 1844 roku Paryż A wy jak interpretujecie ten wiersz? Ktoś tu coś napisał? Tak! Ojczyzna to też to piękne dzieciństwo. Mhm. Czekam, czekam, Jagna, czekam, widzę te trzy kropeczki. Ja to trochę odebrałam jako, jako tęski z takim bogim dzieciństwem, tak. czy pozwolę Wam sobie dać wstawkę tutaj taką biograficzną. Te lata już 40. Co to jest trudne, 44 rok to jest trudny okres dla słowackiego, bo on wtedy wchodzi w tak zwany okres genezyjski w swojej twórczości i jest jakby wpisy do pamiętnika jest, jest właśnie takim przykładem dzieła, które zaświadcza o przemianie, jaka zaszła w jego życiu. I tym niechaj mi Zośka o wierszy nie prosi, to jest takie przyjacielskie sformułowanie i on oznajmia w ten sposób dziewczynce i nie jest właściwą osobą do ofiarowywania jej wierszy, gdyż wkrótce zobaczy on może ziemię ojczystą, bo on wierzy, że tam każdy kwiatek i każda gwiazda zanuci jej piosenkę i podkreśla, że ta przyroda jest to największa, najlepsza poezja. Tak jeszcze biograficznie, tak, oczywiście, jak podpisał ten wiersz Słowacki przybywał w Paryżu, i tam zakochał się w Joannie Bobrowej, którą kiedyś kiedyś. Poznał w latach, w 1831 w Dreźnie. I ta Joanna Bobrowa była wtedy kochanką Zygmunta Krasińskiego, tak? My już sobie o podbojach tego pana rozmawialiśmy. E, oni byli tam cztery lata ze sobą. Mm. Jednak to nie było uczucie szczęśliwe. I... Ale Słowackiemu udało się nawiązać kontakt z Bobrową i jej dwiema córkami. Z Ludwiką i Zofią. I ta młodsza z dziewczynek, czyli Zofia, staje się adresatką tego wiersza. Być może jest to też wyraz tęsknoty do tego, co czyste, tego, co piękne, do dzieciństwa, do wolności. Może on już nie potrafi być takim wolnym człowiekiem, takim beztroskim. Zofia tu pisze, że jej dziadek tak mówił do niej o kwiatach, i ona teraz rozumie, o co tu chodzi. Tak, bo. W dorosłym życiu to wszystko trochę blednie, a przez wspomnienia dochodzi do mechanizmu nostalgii. Nostalgia to jest taka specjalna odmiana, jakby tęsknoty, która jest tęsknotą za krajem lat dziecinnych, tęsknotą za dzieciństwem. I to tak działa na ludzką psychikę, że to, co sobie wspominamy z dzieciństwa, upiększamy. To wszystko wydaje się ładniejsze. Bardziej kolorowe, pachnące, smaczniejsze. Jak pamiętacie, wąchacie pomidory dzisiaj, to myślicie sobie, boże, kiedyś te pomidory tak pachniały. Nie wiem, czy już to macie, będąc niemalże pełnoletni, ale ja mam 31 lat, o Boże. 31 lat i ja już tak mam, wącham pomidor i sobie myślę, Boże, patrz, ten pomidor pachnie tak jak tamte w dzieciństwie. Albo Boże, jakie słodkie poziomki, kiedyś takie zrywałam na działce trochę tak się wspomina te, te wszystkie smaki wydaje się, że te lata były cieplejsze a to przecież nie było prawdą że fajnie się spędzało ten czas że zabawa na placu zabaw była naprawdę ciekawa serio i wtedy była bo tak działa nasz mechanizm pamięci to się nazywa też ta nostalgia jest to sama z określeniem kraj lat dziecinnych i o tym kraju lat dziecinnych będziemy mieć bardzo m, m, dużo powiedziane w pantaduszu bo chociażby sama inwokacja Mówi o tym zachwycie tymi pięknymi polami, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Dzięcilina to jest taki kwiatek białutki, taki jakby koszyczek z pręcików, który ma na środku lekko zaróżowione te płatki. I to tak wygląda, jakby miał rumieniec. Dlatego panieńskim rumieńcem ta dzięcilina pała. I on się zachwyca, że tam jest wszędzie z tęgą miedzą, zieloną. Że te wstążki, niebieskie rzeki, że te grusze takie piękne, że całe pola rozsypane żytem, pszenicą i tak dalej. On widzi ten świat kolorami. Kalida mówi, że niekoniecznie tak, jak ja reaguję na pomidory, ale ja mówię o takim zapachu. O tym, że na pewno Wy też coś takiego macie z dzieciństwa, to wspominacie, że było tysiąc razy lepsze niż teraz. Innymi słowy, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. I tak działa właśnie mechanizm nostalgii. I trochę go widać w tych y, poematach romantycznych, pisanych przez. Y, y, Poetów, którzy byli na emigracji, którzy tak bardzo krę... tęsknili za dzieciństwem, które spędzili w ojczystym kraju, a teraz nie mogą tam powrócić, więc wszystko to sobie upiększają, wbielają. No właśnie, zapachy kwiatów w ogródku babci, malwy, warszawianki, to są najbardziej pospolite kwiaty, które się wszędzie wysiewają, a wtedy były niesamowite. Albo najwspanialszy słodycz, jaki dostawałam od babci, to był chleb z cukrem i czasami jeszcze moczony wodą. Woda pod kranu na chleb. Cukier, a czasami jeszcze na to szła śmietana, ale to dopiero wtedy, kiedy był wypas. Taki, naprawdę. No i Boże Święty, naprawdę od tamtej pory tego nie jadłam. Dlaczego to było doskonałe? Bo to było tylko u babci, było ciekawostką i można było jeść cukier. <noise> Matko nie żało dziecko cukru, tak głosił plakat Wańkowicza. Jeden mm, z pierwszych plaka plakatów reklamowych w Polsce. I mm, tak, to wszystko było wtedy jakoś lepsze. dzisiaj sami byśmy nie mieli ochoty na to i sami nie jemy rzeczy z cukru. Ale ten tęsknota gdzieś tam pozostała, że to były piękne czasy. Na dzisiaj Wam dziękuję. To był właśnie taki wstęp, bo za bardzo w szkolnej edukacji nie ma czasu na Ilusza Słowackiego. My sobie jeszcze przeczytamy kordiana na pewno. Ale jakbyście chcieli więcej o słowackim i poznać jego te wszystkie etapy twórczości, to po prostu dajcie